Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj omawiamy sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, ponad 500 stron. Wynika z niego, że około ponad 70 tysięcy wniosków wpłynęło z prośbą o interwencję. Państwo się oburzacie, że to świadczy o jakichś działaniach, o łamaniu praworządności w ubiegłym roku. To ja Państwu powiem, że to Prawo i Sprawiedliwość odbudowało zaufanie do instytucji państwa. Prawo i Sprawiedliwość budowało społeczeństwo obywatelskie, świadome swoich praw. I dzięki temu właśnie między innymi ci ludzie nie boją się pisać wniosków. Podejrzewam, że w tym roku tych wniosków będzie mniej, ponieważ opresyjna działalność obecnego rządu spowoduje, że ludzie przestaną pisać, domagać się swoich praw. Bo już w tej chwili zewsząd słychać sygnały, że nie będziemy się odzywać, bo boimy się, że na drugi dzień rano może zastukać do nas jakaś służba. Szanowni panie rzeczniku, chciałabym zadać panu pytanie, jaka była pana reakcja, kiedy w grudniu ubiegłego roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zostali pozbawieni prawa do rzetelnej informacji, kiedy obecny rząd unieruchomił TVP? Jaka była pana reakcja, kiedy lżono rzeczniczkę Straży Granicznej? Jaka jest pana reakcja, kiedy w więzieniu przetrzymywane są urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości? Czy pan zainteresował się ich losem? Dziękuję i zapraszam panią poseł Bożenę Lisowską, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani poseł, można to przekazać pisemnie panu rzecznikowi. Bardzo proszę.